Cześć kochani, ostatni film w tym roku będzie słodko. Mam dla was propozycję sylwestrową na bardzo szybkie kulki. Mam taką książkę, ostatnio testuję, to jest wydawnictwo literackie. I tutaj jest naprawdę masa różnych przepisów właśnie z kulkami. Dzisiaj zrobimy jeden przepis z tej książki. Mam nadzieję, że wydawnictwo się nie pogniewa, ale chcę wam pokazać, czy te przepisy są faktycznie tak proste i przyjemne później w smaku i czy będziecie chcieli zrobić ich więcej. Dzisiaj zrobimy kulki piernikowe, a przepis jest naprawdę banalnie prosty. Wprawdzie ja będę musiała go ciutek zmodyfikować, bo nie wszystkie składniki mam takie jak tutaj w przepisie, ale mam nadzieję, że i tak wyjdą pyszne. A przepis jest banalnie prosty. Potrzebujemy 100 gram masła, już takiego wyciągniętego wcześniej trochę z lodówki, 3 łyżki cukru trzcinowego. Ja troszeczkę pomarudzę i dam tylko 2 łyżki, a jedną dam miodu. Wydaje mi się, że będzie smaczniejsze. Do tego damy 3 łyżki mleka. Nie dam kawy, bo będą to jadły dzieci, więc kawa tak średnio będzie im pewno smakować. Do tego potrzebujemy 60 gram mąki pszennej, czyli to jest mniej więcej 6 łyżek. 150 płatków owsianych. Ja niestety mam taki... O, jejku! Tak, to wygląda u mnie w kuchni. 150 ml, to jest napisane, to jest około pół szklanki i pół łyżeczki soli, plus potrzebujemy do tego jeszcze uprażone, posiekane migdały. Ja zamiast migdałów dodam orzechy włoskie. Zaczynamy od sypania wszystkich składników do miski. Ja tutaj mam zmiksowane płatki, ponieważ moje płatki w większości są płatkami chyba górskimi, z tego co kojarzę. Ale ja powiem szczerze, że ja praktycznie nie używam płatków. Do tego dodamy 1 łyżkę cukru. Jeja! Co ja mam dzisiaj z rozrzucaniem różnych rzeczy? I dodam 1 łyżkę miodu. Jeśli okaże się, że są za mało słodkie, to jeszcze najwyżej dodamy. Do tego 6 łyżek mąki pszennej, 3 łyżki mleka, 2-3 łyżeczki przyprawy do pierników, gdzie dodam, tak jak tutaj zresztą piszą, żeby zacząć od 2 łyżeczek. Najwyżej, jeśli lubicie, dodać jeszcze więcej. Jak okaże się, że jest za mało, i do tego jeszcze 100 gram masła. Ja te pół kostki tak troszeczkę tutaj pokroję. Całość teraz mieszamy. Ojej, one będą takie naprawdę mega piernikowe. Ta masa jest za rzadka, tylko ja to wstawię jeszcze na trochę do lodówki, żeby to zgęstniało, a w międzyczasie przygotuję posypkę. Ja właśnie zmieliłam orzechy włoskie i te orzechy wysypuję na patelnię. Natomiast wy możecie na przykład takie zmielone migdały uprażyć również w piekarniku. W 200 stopniach 5-10 minut. Ja do tej porcji dodam jeszcze odrobinę miodu, no bo orzechy włoskie wiadomo, że są gorzkie. Można by było ściągać skórkę. Nie mam na to, powiem szczerze, czasu. Dlatego ja odrobinę takiego miodu dodam. O, jest mniejszy gaz. Żeby nam się tutaj nie zaczęło to palić. Musimy teraz to bardzo dobrze pilnować. I ja też jeszcze staram się, jak widzicie, teraz trochę tak to rozdzielać, bo mi się tutaj takie grudki porobiły. Ale żebyśmy mogli to dalej do naszych kulek przytwierdzić. I odkładamy to do wystygnięcia.
W międzyczasie bierzemy już nasze ciasto i będziemy formować kulki. Z tej ilości podobno ma wyjść 15-20 kulek, ale nie wiem, to wszystko zależy od tego, jakiej wielkości robicie te kulki. Jak widzicie, mi podejrzewam, że tyle nie wyjdzie. Ta masa dosłownie, nie wiem, może minęło 10 minut, ona się już schłodziła. Tu jest jednak dosyć sporo masła, więc ta masa bardzo szybko się chłodzi. No nie wiem, mi to może wyjdzie z 10 tych kulek. Zostaje nam tylko jeszcze połączenie kulek z naszymi orzechami. A oto efekt końcowy, moje kuleczki. Wydaje mi się, że to jest naprawdę fajny pomysł na przekąskę słodką na stole. Ja tutaj taką małą muszę koniecznie od razu spróbować. Przepyszne. A z okazji wchodzenia w nowy rok życzę Wam, żeby wszystkie Wasze plany, które sobie już pewno spisaliście, żeby Wam się udało zrealizować i żebyśmy w ten rok wkroczyli z dużą dawką pozytywnej, słodkiej energii. Buziaczki, pa pa!